jak zobaczyłam, ona już była na górze. Strasznie nią trzęsło, leciały iskry. Potem spadła. Kasia przyjechała do nas w stanie skrajnie ciężkim. Stopa i część podwórka była zwęglona. Od razu widzieliśmy, że kończyny górne są również bardzo poważnie uszkodzone i zniszczone. Elementem walki o życie były stopniowe amputacje, coraz wyższe, dlatego że uszkodzenia spowodowane tym prądem były tak bardzo rozległe i tak bardzo ciężkie. No co tam, Kasia? Tylko podnieś, jakby pani nie mogła trochę. Tutaj, za główek? Nie chcesz się podnieść wyżej? Słucham? Nie chcesz się wyżej? No to mogę się podsunąć. Nie, coś jeszcze? Nie. Do picia? A może coś do picia. Nie płakałam sama, nigdy. Sama bałam się płakać, bo bałam się, bo nie byłam... Nie mogłaby być przy mnie cały czas Ola i mama. No i bałam się tak jakoś... Cały czas właśnie mówię, zaciskałam zęby i... No, czekałam na tą 11:00, tylko patrzyłam na zegarek i czekałam, aż... pojawi się w tych drzwiach twarz siostry albo mamy. No i wtedy już taka... Już łzy szły same, bo albo ze szczęścia, albo ze strachu, no. Ale płakałam często, no. Łzy same się cisnęły do oczu, ale dla mnie było najważniejsze i tak, że ona jest. Że po prostu jest i będzie. Bardzo często się nad tym zastanawiamy, jak sobie poradzi z tymi właśnie codziennymi rzeczami, bo te codzienne rzeczy będą najtrudniejsze. Te właśnie to zjedzenie czegoś, czy umycie się, ona od nowa będzie musiała się uczyć chodzić, będzie musiała się od nowa uczyć ruszać, w ogóle poruszać, funkcjonować. To jest właśnie dla niej najgorsze. O kurczę. No proszę bardzo. No bo się rozgrzała. No super. Jest bardzo zdeterminowana i gotowa w zasadzie wykonać nawet rzeczy, które wydawałyby się niemożliwe na tym etapie. Była mowa o pionizacji kiedyś w przyszłości. Kasia została spionizowana w 3 dniu rehabilitacji. Chce walczyć o siebie i robi wszystko, żeby tę walkę wygrać. Jak przyszedł Jasiek Mela, to była pierwsza osoba, którą zobaczę bez nogi w protezie. I dlatego było to dla mnie ważne, żeby zobaczyć, jak on chodzi, jak on sobie radzi. No, miałam takie obawy bez przerwy, że będę kulać, że ta noga gdzieś będzie mi latać. Że no ale jak wszedł, to taka ulga, no naprawdę, no że idzie normalny chłopak tak naprawdę, że biegnie po schodach normalnie. No. Wtedy właśnie tak uwierzyłam, że to nie są bajki, że nikt mi nie opowiada jakichś bzdur, że nie będę musiała całe życie na tym wózku, że kiedyś wstanę i pójdę i będzie fajnie. Nie istnieje taka złota recepta na szczęście, na poradzenie sobie z tym i trudno jest mi powiedzieć, co mówię takim osobom, bo wiadomo, że przyjść powiedzieć, słuchaj, nie martw się, będzie okej, to trochę marnie. Ale myślę, że ważne jest to, żeby trochę podzielić się sobą, dlatego że jest to trochę zaczęcie życia na nowo. Nie jest ono łatwe, dlatego że trzeba nauczyć się wszystkiego, tak naprawdę wykonywania każdej normalnej czynności w jakiś inny sposób. No, ale jeżeli czegoś nie zrobi się tak, to się to zrobi inaczej. Cześć, Karol. Znalazła się w trudnej sytuacji, a cały czas, jak tu rozmawialiśmy, się uśmiechasz. Skąd to się bierze? No bo wy mi pomagacie, tak? No to daje naprawdę takiej siły też, no naprawdę. Tak, że jednak jest ktoś taki, kto może mi pomóc, że jest nadzieja. I ta nadzieja chyba ten uśmiech wywołuje.